Cierkapy, jest pozdrow z Karandy i witamy w mojej nowej kwaterze głównej, czyli w naszym nowym mieszkaniu. Przeprowadziliśmy się z Tokio do Saitamy, no i wreszcie mamy naprawdę duże, piękne mieszkanie, 62 metry. Mieszkanie jest całkowicie nowe, dopiero co wybudowane w miejscu, no, które można by nazwać wiochą, jeśli chodzi o skalę tokijską. Po prawie nic wokół nie ma. Zresztą popatrzcie sami z okna. Widok niesamowity. Wreszcie nie ma żadnych bloków dookoła. No i to jest mój nowy living room. Naprawdę duży, przestronny. Niesamowicie duża kuchnia z pięknym blatem. Moja żona od razu stwierdziła, że to jest to, że taką kuchnię by chciała, że to jest naprawdę coś, czego pragnie. No i mi też się to podobało, szczególnie przede wszystkim dlatego, że jest po prostu gigantyczne okno. I widać, no widać Tokio z daleka, nie ma żadnego bloku przede mną, wreszcie można spojrzeć i zobaczyć coś więcej niż tylko beton, więc bardzo mi się spodobało to okno. Tutaj postawimy długie biurko, ja będę mógł wreszcie postawić swój komputer, kamerę, będę nagrywał tutaj filmiki, obok mamy jeszcze jeden pokój, który się łączy przesuwanymi drzwiami. Bardzo fajny patent, podoba mi się. Można zamknąć. Już mamy rozdzielone. I jeszcze jest oczywiście sypialnia po drugiej stronie mieszkania. No ale tu się będzie jednak toczyło chyba głównie życie. A dzisiaj się jeszcze nie przeprowadzamy całkowicie. Na razie zamówiliśmy parę mebli do mieszkania, a potem będziemy się przeprowadzać już w styczniu, już po wyprawie do Korei Północnej. No bo jednak sporo przygotowań na tej wyprawie jest, więc na razie nie mam czasu, żeby się przeprowadzać. No i chcemy spokojnie wszystko spakować, kiedyś się dopiero przeprowadzimy. No, jak wyglądało szukanie do mieszkania? To było jedno z pierwszych mieszkań, które obejrzeliśmy. Tak nam się spodobało, że w sumie więcej już nie oglądaliśmy praktycznie. Już parę z początku było wiadomo, że tutaj się przeprowadzimy, bo jest naprawdę rewelacyjnie. Tutaj postawimy stół, krzesełka, telewizor, PlayStation 4, więc będzie naprawdę fajnie. Bardzo mi się to podoba. Do pracy miałem ponad godzinę, trochę zabójczo, ale jednak jest z tego plus, ponieważ stacja, która się tutaj znajduje, jest ostatnią stacją na trasie. Więc będę mógł rano pewnie usiąść i godzinka siedzenia, czyta książki, nie wiem, coś robi na tablecie, na smartfonie, więc całkiem spokojnie, nie będzie mi to przeszkadzało. No, więc w takim razie obejrzę, będę mógł kręcić kolejne filmiki, kolejne odcinki z Japonii, kolejne odcinki na temat Korei Północnej, bo będzie się dużo działo, będzie dużo filmików, więc mam nadzieję, że będziecie ze mną. Komentujcie, jeśli macie jakieś pytania na temat szukania mieszkania w Japonii, to piszcie o tym w komentarzach. Koniecznie dajcie mi suba, kanał się rozwija i będzie coraz więcej materiałów. Dzięki i do zobaczenia.